Pożar w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. We wtorek nad ranem spłonęły doszczętnie dwa blaszane obiekty nad brzegiem jednego ze zbiorników oraz budynek typu brda. Jak widać na zdjęciach zrobionych przez strażaków, ogień był trudny do opanowania. Było to utrudnione z uwagi na zabezpieczenie przed osobami postronnymi, kraty w oknach, kraty w drzwiach. Aby dostać się do wnętrza, używaliśmy pił do stali. Niestety sam moment zgłoszenia był na tyle późny, że pożar w pełni rozwinięty. W zasadzie nie było już czego ratować w środku. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jeden kontener użytkowało koło wędkarskie, a drugi należał do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W obu był sprzęt, ale zdecydowana większość tego należącego do miasta przechowywana jest gdzie indziej. Sprzęt pływający został przeniesiony do kempingu, który znajduje się kilkadziesiąt metrów wyżej. Jest to kilkadziesiąt sztuk drobnego sprzętu, takiego jak kapoki, jak wiosła. Generalnie dalej analizujemy też, jaką część tego sprzętu można byłoby odzyskać. Jest tam m.in. maszt, który zdaniem naszych pracowników da się jeszcze wyratować. MOSiR straty oszacował na 7000 zł, ale w rzeczywistości mogą być one znacznie wyższe, bo budynek, w którym mieściła się wypożyczalnia sprzętu, prawdopodobnie trzeba będzie rozebrać. Większe szkody spowodował ogień w kontenerze należącym do koła numer 20 Polskiego Związku Wędkarskiego. Parę rzeczy nam po prostu straciło się. Po kilkaset złotych, na przykład stelaże, wagi elektroniczne legalizowane, wiertarka, buty takie neoprenowe spodnie obuty. Także parę rzeczy tam zginęło, ale straty tych, którzy tam mieli ten swój sprzęt wędkarski, to są niewspółmierne. Spalony sprzęt mógł kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się policja. Wiele wskazuje na to, że mogło dojść do celowego podpalenia, jednak to zweryfikuje dopiero opinia biegłego z zakresu pożarnictwa.